Maria.
był Artur Rojek i jego syreny, zawsze mówiło się, że to Polak potrafi, a tu proszę bardzo, taka historia z Brazylii. Funkcjonariusze brazylijscy policji aresztowali papugę, która ostrzegała handlarzy narkotyków przed nalotem policji i tym samym umożliwiła im ucieczkę. Według doniesień brazylijskiej prasy tak został wytresowany przez przestępców. W jaki sposób ma ich ostrzegać przed operacjami policyjnymi? Całe zdarzenie miało miejsce w biednym regionie w miejscowości Vila Irma Dulce. Funkcjonariusze zamierzali przeprowadzić nalot na siedzibę miejscowych handlarzy narkotyków, lecz gdy tylko zbliżyli się do wejścia, papuga zaczęła głośno krzyczeć. Oficerzy są wręcz przekonani, że ptak został przygotowany na taką ewentualność przez przestępców. Telewizja Globo poinformowała, że policjanci oddali papugę do zoo, gdzie ma spędzić 3 miesiące na nauce latania, a potem ma zostać wypuszczona na wolność. Niektórzy zaczęli podejrzewać, że być może właściciele będą próbowali ją odbić z niewoli, ryzykując tym samym własne ubezwłasnowolnienie. Ptak dołączył tym samym do rosnącej listy zwierząt zamieszanych w handel narkotykami w Brazylii. Do tej pory była to jednak głównie domena gadów. W 2008 roku policja uchwyciła 2 aligatory podczas nalotu na fawelę w Rio de Janeiro. Handlarze zostali oskarżeni o napuszczenie gadów na swoich wrogów. Przestępcy bronili się, twierdząc, że aligator odmówił zjedzenia ludzkich zwłok. Wstrząsające historie z Brazylii. Wracamy do muzyki w Radiu Szczecin. U nas już teraz nowość od Taylor Swift i od Brendona Urie z formacji Panic at the Disco, a zaraz potem Dawid Tawarę i Tue Visa. Radio Szczecin. I promise that you'll never find another like me. I know that I'm a handful, baby, huh? You know I never think before I jump into the kind of guy the ladies want. And there's a lot of cool chicks out there. I know that I'm a psycho on the phone. I never leave well enough alone. And trouble's gonna follow where I go. And there's a lot of cool chicks out there. But one of these things is not like the others. Like a rainbow with all of the colors. Baby doll when it comes to a lover. I promise that you'll never find another like me. Hola.
Sliding up to me. One night in Bangkok makes the heart.
To jest jakaś opcja, wyskoczyć na jedną noc do Bangkoku podczas majówki. Za nami Mariah Carey. Na zegarach 29 minut po 19. Jak zawsze o tej porze w Radiu Szczecin po godzinach czas na profesora Bralczyka, który specjalnie dla was w to wtorkowe popołudnie i ten wtorkowy wieczór rozwiąże kolejny problem językowy. Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk. Coś pękło i jakbym na nowo czuł, na nowo chciał, na nowo był. Naiwnie wpatrzony w jaskrawy tłum, sklepienie gwiazd, magiczny pył. Wszystko się łączy w głos, formuje kształt, ta jedna myśl, choćby na